o Wałęsie, o Kaczyński, no o wszystkim dzisiaj. Ale warto na przykład przypomnieć, że... To co on gada, co on gada? Był też Leszek Moczulski, to znaczy on chciał, tylko że jego nikt nie dopuścił do tego. Bo on po prostu należał do tej opozycji radykalnej, w związku z tym uznano, że on absolutnie tutaj nie może wejść do tego. Radio kończy. Natomiast prawda jest taka, że w wyborach czerwcowych na przykład Konfederacja Polski Niepodległej udział wzięła. Właściwie jedyną taką grupą, która... No mówię, z takich ważnych grup opozycyjnych, która do końca twardo była zdecydowanie przeciwna, odrzucała ustalenia, odrzucała wybory czerwcowe jako niedemokratyczne i tak dalej, była Solidarność Walcząca. Pod przywództwem dzisiejszego marszałka seniora, czyli Kornela Morawieckiego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że w jakiś sposób ta krytyka Okrągłego Stołu ze strony Jarosława Kaczyńskiego to jest raczej krytyka odnosząca się do pewnego wyolbrzymiania znaczenia Okrągłego Stołu, do traktowania go jako niemalże pewnego fetyszu, bo nie da się ukryć, że przez wiele lat właśnie tak był traktowany, te rocznice były właśnie tak traktowane. Czy pan by się zgodził właśnie z taką interpretacją, że to też właśnie... Ja nie wiem, to trzeba by było porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. No jak Jarosław Kaczyński i to osobiście traktuję, to pojęcia nie mam. Ale natomiast, czy zgodziłby się pan też z taką właśnie opinią, że Okrągły Stół był bardziej, można powiedzieć, to takim środkiem do celu, że to był pewien etap, no to prawda? Tak, oczywiście. Natomiast nawet bym powiedział więcej, to znaczy przede wszystkim ja sądzę, że ta krytyka Kaczyńskiego, zwłaszcza obecna krytyka Okrągłego Stołu, no ona po prostu jest krytyką tego, co się stało później w Polsce w wyniku Okrągłego Stołu, a nie Okrągłego Stołu per se, to znaczy do samego faktu, że podjęto negocjacje z komunistami, bo tutaj Kaczyński ewidentnie był za tym. Natomiast rzeczywiście no, efekty tych negocjacji, a przede wszystkim ich efekty społeczne i systemowe, czyli to, co Jadwiga Staniszkis nazwała później tą postkomunizmem właśnie, prawda, ale w rozumieniu strukturalnym, no to jest właśnie to, co atakuje Kaczyński tak mocno, nie bez powodu. Informacje dnia w skrócie. Jest 15.30. Na początek stolica. 26 marca odbędzie się referendum w sprawie zmiany granic Warszawy. W serwisie Beata Szydło, która zarzuca samorządowcom wykorzystywanie sprawy cierpienia dzieci z Aleppo do rozgrywek politycznych. Przeniesiemy się też na Dolny Śląsk. Służby weterynaryjne zdecydowały o uśpieniu 38 tysięcy kur pod Oleśnicą w związku z ptasią grypą. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. 26 marca odbędzie się referendum w sprawie projektu ustawy metropolitalnej zakładającej powstanie powiatu obejmującego Warszawę i przyległe gminy. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum zgłosili radni PO, którzy mają większość w Radzie. W referendum mieszkańcy odpowiedzą na pytanie, czy opowiadają się za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy przez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Dziś radni mają też na wniosek radnych PiS zająć się sprawą reprywatyzacji w Warszawie. Dziś rano zatrzymanie w tej sprawie dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymanymi są pracownicy stołecznego ratusza. Wśród nich jest były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami. Zatrzymani to dwóch obecnych i jeden były pracownik stołecznego ratusza, jak informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Zatrzymani zostali Mariusz P., kierownik działu nieruchomości dekretowych miasta stołecznego Warszawy, Gertruda J.F., naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Gertruda. Nieruchomościami i radca prawny Jerzy M., który Warto w przeszłości było? Pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego Gertruda? Stanowiska pracy radców prawnych. Wszystkich agenci zatrzymali rano w domach. Teraz trwają przeszukania. Co dalej, tłumaczy Piotr Kaczorek z Biura Prasowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymane przez CBA osoby zostaną przewiezione do prokuratury regionalnej we Wrocławiu i tam usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. W zeszłym tygodniu zatrzymano pięć innych osób, jak podała prokuratura krajowa, wśród nich znanego warszawskiego adwokata Roberta N. A jeszcze dziś w sprawie reprywatyzacji odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Radni PiS oczekują wyjaśnień w sprawie afery. Odbędzie się ona jednak bez udziału prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która już wcześniej zapowiedziała, że wyjeżdża na zaplanowany urlop. Ksenia Maćczak, Polskie Radio.
I zostajemy w Warszawie. Czy Andrzej Halicki zostanie kandydatem PO na prezydenta Warszawy? Jak dowiedział się portal polskieradio.pl, szanse polityka rosną, bo zwolennikiem tej kandydatury jest Grzegorz Schetyna. W opozycji do tej kandydatury jest tak zwana frakcja młodych, która opowiada się za Rafałem Trzaskowskim i wie, jak zablokować Andrzeja Halickiego. Do końca lipca Platforma ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Więcej znajdą Państwo na polskieradio.pl. Premier zarzuca samorządowcom wykorzystywanie sprawy cierpienia dzieci z Aleppo do rozgrywek politycznych. Pod koniec stycznia prezydent Sopotu Jacek Karnowski zwrócił się do MSWiA o umożliwienie osiedlenia się w mieście osieroconym dzieciom i rodzinom z syryjskiego miasta. Wniosek został odrzucony. W piśmie MSWiA do prezydenta Sopotu argumentowano m.in., że najwłaściwszą formą pomocy uchodźcom są działania prowadzone w krajach ich pochodzenia. Podobny argument podała dziś premier Beata Szydło. Tam, gdzie giną ludzie, gdzie cierpią ludzie, musi iść pomoc międzynarodowa. I źle się dzieje, jeżeli znajdują się osoby, czy to politycy, czy też samorządowcy, próbują tak wrażliwy temat wykorzystywać do gier politycznych. Więc ja bym zaapelowała do wszystkich tych, którzy taką pokusę mają, ażeby zaprzestali, tylko rzeczywiście skoncentrujmy się na tej pomocy humanitarnej, która jest potrzebna. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami rzecznik rządu Rafał Bochenek przyznał, że pismo MSWiA jest sformułowane niefortunnie i zapowiedział, że premier poprosi o wyjaśnienie urzędników, którzy je przygotowali. Ptasia grypa na Dolnym Śląsku. Służby weterynaryjne zdecydowały o uśpieniu 38 tysięcy kur pod Oleśnicą. Po tym, jak w Sokołowicach stwierdzono duże ognisko ptasiej grypy, w okolicy zamknięto drogi dojazdowe do fermy Drobiu, a samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z miejscowości muszą przejść specjalną kontrolę oraz zostać zdezynfekowane. Jak jednak powiedział powiatowy lekarz weterynarii z Oleśnicy Henryk Bajcar, na razie nic nie wskazuje na to, by ptasia choroba przeniosła się dalej. No jest dużo kurników. Na razie ognisko mamy ograniczone do jednej fermy, a właściwie do jednego kurnika. Na razie te upadki ograniczyły się tylko do tego jednego zlikwidowanego stada. W sąsiednim, w tym obejściu nie ma kolejnych upadków, nie ma sygnałów. W okolicznych miejscowościach prowadzone są nadal kontrole lekarskie. Z pojęciem własnym. Realiści zatriumfowali. Symbolem ich zwycięstwa jest bogato zdobiona bazylika papieska, wzniesiona, co zakrawa na ironię, nad szczątkami ubogiego, skromnego idealisty Mezasyrza. Ale to inna historia. Za czasów Innocentego Franciszkanus połączył z papieżem duch reform kościoła. Wobec innych duchów odmowy Innocenty nie był tak zrozumiały. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pani Paulina Lang, ekspert do spraw Ukrainy. Na południu Francji przepływ kościoła budził obrzydzenie wśród żarliwych chrześcijan. Tu od razu rozwinęła się w herezję katarską. Przywódcy Katarów, wybitnika z nadzieję, nawracali wioski i miasta całej Langwedocji, nawołując do czystego, prostego życia chrześcijańskiego. Przywódcy przestrzegali ścisłych, spisanych zasad. Nie jedli mięsa, zachowywali wstrzemięźliwość seksualną, wyrzekali się kościelnych zapadów. Dla nich Rzym był lewotnicą babilońską, a papież antychrystem. Wzrosła ilość ostrzałów, no i też doszło do bezpośrednich ataków separatystów na pozycje ukraińskie, później do kontrataków. To spowodowało groźbę klęski humanitarnej w samej Afryce. Katarzy twierdzili, że są spadkobiercami apostołów. Nazywali się nawet ubogimi Chrystusa, chrześcijanami lub apostołami. Kościół katolicki oskarżał ich o herezję i nazywał apostołami szatana. Na tym polegał to. Twierdzili, że idą za głosem apostołów. Papiestwo natomiast oskarżało ich o nieposłuszeństwo wobec instytucji kościelnych i rozporządzeń przodorowych, w tym interpretacji Nowego Testamentu. Aleksander Hołoga. Na początku usiłowano ich przekonać do powrotu na łono kościoła. Czynił to założyciel zakonu kaznodziejskiego, Dominik. Bez powodzenia. Podobno katarski zapaleniec zabił legata papieskiego. Wtedy Innocenty III postanowił użyć siły. Ogłosił nową krucjatę, tym razem w chrześcijańskiej Europie. W Béziers stanęła olbrzymia armia, by wykorzenić herezję.
Kobiety, dzieci i starcy schronili się w kościele. Katarzy, katolicy. Krzyżowcy wdarli się do świątyni z okrzykiem: zabić wszystkich. Bóg rozpozna swoich. Żądni krwi pomaszerowali dalej do Karkasu. Grube mury miasta nie powstrzymały wojsk. Otoczono mieszkańców. Uciekali niemal na dzień. Mówiąc słowami jednego z krzyżowców, nie zabrali ze sobą nic, prócz swoich grzechów. W pobliskim Bram krzyżowcy pod wodzą Szymona z Montfort darowali mieszkańcom życie. Związali ich razem sznurami, odrąbali im nosy i wyłupili oczy. Człowiek, któremu pozostawiono jedno oko, poprowadził tę straszliwą procesję śledców do sąsiedniego miasteczka na ostrzeżenie. Często do powodowania irytacji tematyką ukraińską i zmuszenia partnerów zachodnich do tego, by jak najszybciej i bez względu na koszty rozwiązali sytuację na Ukrainie. Chodzi o pewnego rodzaju zmęczenie tematem. Zmęczenie tematem. W masakrze Katarów zginęło 10 razy więcej chrześcijan niż w Kolosach. Zwyciężyły idee posłuszeństwa i ortodoksji. Przez 150 lat wszyscy wielcy papieże byli prawnikami. W roku 1294 wybrano kolejnego duchownego wykształconego w Bolonii, Bonifacego VIII. Od tych ataków był tajemniczy, dumny, zawzięty. Posunął się za daleko. W roku 1300 ogłosił pierwszy jubileusz, czyli rok święty. Do Rzymu nadciągnęły rzesze pielgrzymów, przydając papiestu splendory. Bonifacy był ówczesnym kościelnym karierowiczem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jego krewni bogacili się kosztem kościoła. Zwalczał również ich odwiecznych rywalów, poród Kolonii. Jego liczni wrogowie rozsiewali niepokojące plotki. Podobno twierdził, że obcowanie cielesne z chłopcami i kobietami nie jest większym grzechem niż zacieranie rąk. Co gorsza, krążył pogłoski, że nie ma w nim wiary i odrzuca ideę zmartwychwstania. Jednak w papiestwo wierzył żarliwie. Ogłosił, że każdy, kto chce być zbawiony, musi się podporządkować rzymskiemu papieżowi. Decyzja o sankcjach nie jest jeszcze podjęta. Tu w Anonii, na południe od Rzymu, to oświadczenie przysporzyło mu kłopot. Bonifacy prowadził wojnę propagandową ze swoimi przeciwnikami, zwłaszcza z Francuzami. Przygotował nawet bullę, w której ekskomunikował króla Francji. Zanim zdołał ją ogłosić, uderzyły na niego francuskie wojska. Walki z terroryzmem i udziału Rosji w walce z terroryzmem razem u boku Stanów Zjednoczonych. A czego w takim razie przez ten tydzień, po tych wydarzeniach z 29 stycznia, czego dowiedzieli się Ukraińcy? Czy tu możemy bardziej jednoznacznie coś powiedzieć, pobawić się w podsumowaniu? Myślę, że dowiedzieli się, jedna z kluczowych rzeczy, które się dowiedzieli, to to, że amerykańska administracja, przede wszystkim prezydent Trump, chcą się włączyć w negocjacje i uregulowanie tego konfliktu. Żołnierze wdali się do pałacu i otoczyli papieża. Bonifacy, odziany szaty papieski, krzyknął: oto mój kark, oto moja głowa. Żołnierze się wycofali, nawet oni nie ośmielili się zabić papieża. Następnego dnia mieszkańcy Anami zmusili Francuzów do uczynienia. Bonifacy nigdy nie doszedł do siebie po tych wydarzeniach. Wrócił do Rzymu zdruzgotany i po miesiącu zakończył życie. Natomiast czy to jest dobra wydarzenia w Anani zdumiały Italię i całą Europę. Odsłoniły jednak prawdziwe oblicze średniowiecznej instytucji papieństwa. Ameryka będzie postawi wyżej na przykład współpracę na Bliskim Wschodzie z Rosją, współpracę w ramach walki z Rosją, niż właśnie kwestie Donbasu. A to jeszcze jedna kwestia. Mówiąc o tych wydarzeniach z 29 stycznia i tych kolejnych dniach, to dosyć jednoznacznie stwierdzono, że niemal cały wiek XIV biskupi Rzymu żyli z dala od wiecznego miasta. Ich siedzibą był warowny Awignon. Imponujące budowle pozostały po jednym z najgorszych okresów w dziejach papiestwa, zwanym niewolą babilońską. Zdecydował o niej przypadek. Kiedy wybrano prawnika z Bolonii, Klemensa V, by zadowolić króla Francji, wstąpił na tron papieski w Lyonie. W Awignonie miał przebywać krótko. Wówczas była to roztropna decyzja. Z uwagi na położenie Awignonu łatwiej było tam dotrzeć interesantom. Ponadto
Docierały tu tylko echa burzliwych rzymskich sporów. Para państw separatystycznych na Donbasie, one są bardzo nietransparentne i działają na zasadzie bardziej ugrupowań mafijnych, przestępczych, z dostępem do dużej ilości broni, których działania często są nieprzewidywalne, ale często słyszymy o narastających konfliktach pomiędzy tymi ugrupowaniami. Do tego dochodzą jeszcze kwestie obecności innych podmiotów, takich jak oligarchowie, chociażby Rinat Achmetow. Natomiast... Co ich oligarchowie, jaką rolę odgrywają akurat w takim miejscu? Historie to nie kończą się. Oligarchowie przede wszystkim, posługując się przykładem Rinata Achmetowa, kontrolują przemysł. W Awinionie papieży oficjalnie wybierało kolegium kardynałów. Na trzecim soborze laterańskim w roku 1107 kontroluje bardzo duże interesy po tej ukraińskiej stronie frontu. Tak, to jest. Nikomu to nie przeszkadza, że wspiera i jednych, i drugich. Przeszkadza dużej części ukraińskiego społeczeństwa, ale niestety taka jest dzisiejsza sytuacja na Ukrainie tej właściwej. Że są tolerowane działania oligarchów, którzy działają wbrew interesom państwa ukraińskiego. Tutaj mamy różne przykłady takiej działalności, zarówno dotyczy to i Choraku Łomońskiego. Sam prezydent, można go określić jako oligarcha, który był jednym z aktorów afery. Rok 1766. Młody protestant Kawaler de la Barre ogląda procesję kapucynów w miasteczku na północy Francji. Nie zdejmuje kapelusza. Zostaje aresztowany, oskarżony o bluźnierstwo i skazany. Kara to obcięcie rąk, wyrwanie języka obcęgami i spalenie żywcem. Wróg kościoła jest wrogiem państwa. Oto katolicki kraj wieku rozumu. Część piąta. Papież i lud. Kto czcił papieża? Iztapalapa w Meksyku, zwanym niegdyś Nową Hiszpanią. Jeszcze niedawno podczas procesji wielkopiątkowych płynęła tu prawdziwa krew. Procesy, które zachodzą wewnątrz zarówno Republiki Ługańskiej, jak i Republiki Separatystycznej Donieckiej, są bardzo nietransparentne, ponieważ... Misjonarze katoliccy, dominikanie, franciszkanie i jezuici nawrócili potomków Azteków na chrześcijaństwo. Żołnierze rzymscy przypominają hiszpańskich konkwistadorów. Jedni chcieli wykorzenić, drudzy zaszczepić wiarę siłą. Te konflikty mają właśnie dwojakie podłoże. Z jednej strony może to być oznaka jakichś konfliktów politycznych, chociaż znacznie częściej są to konflikty oparte o podłoże ekonomiczne. Jednak papieże, ci wielcy i ci mali, potępiali wszelkie próby skazania mieszkańców Ameryki Południowej na niewolnictwo. Należało ich nawracać za pomocą przykładów pobożności i barwnych obrzędów. Rosjanie mają wpływ na to, co się dzieje na Donbasie. Stolica Piotrowa podkreślała raz po raz, że duchowni powinni się wywodzić z miejscowej ludności. Wsparciu militarnemu, dzięki wsparciu personalnemu i wysyłaniu wojsk rosyjskich na Donbas, w ogóle te republiki mają szansę funkcjonować. Niezależnie od stanowiska Rzymu, Meksyk oraz inne nowe państwa Ameryki Łacińskiej były koloniami mocarstw europejskich. Władzę nad mieszkańcami Meksyku dzierżył król Hiszpanii i była to władza rzeczywista. Myślę, że Rosja to pozostawia pewną dowolność działania
pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami w samych republikach. Natomiast do momentu rosyjski interes i rosyjska polityka i strategia wobec tego regionu. W Europie wszystkie państwa katolickie chciały ograniczyć wpływy papieża. W Hiszpanii się to udało. Papież troszczył się o dogmaty, ale to król mianował biskupów i opatów w swoich dominiach. Papież, który wtrącał się w codzienne sprawy państwa, jedynie uzurpował sobie władzę. A jednak królewski majestat tego świata kojarzył się z kościołem i papieżem. Ta wiara łączyła zwykłych ludzi, rozmodloną większość, od Meksyku po Europę. Czy ich oddanie Bogu było przesądem, dowodem ignorancji? Tak uważało wielu katolickich myślicieli wieku rozumu. Z jednej strony na pewno jest to bardzo ważne narzędzie nacisku na Ukrainę i na Unię Europejską. Dzięki temu, że na terytorium Ukrainy cały czas toczy się konflikt zbrojny, który w każdym momencie wygodnym dla siebie można eskalować, no dzięki temu Rosja blokuje drogę Ukrainy do wstąpienia do... Mędrcy oświecenia gardzili religiami, a nawet kultem maryjnym. W ich mniemaniu papież upowszechniał przesądy. Podwójne zagrożenie papiestwa ze strony wolnomyślicieli i monarchów dało o sobie znać w najbardziej katolickim z ówczesnych krajów Europy, we Francji. Król sprawował tu władzę absolutną. Ludwik XIV wygłosił słynne słowa "Państwo to ja". Jego następcy, nieświadomi przyszłości, pławili się w złotym blasku monarszej chwały. Rządzili wszystkim, również kościołem. Wydaje mi się, że Rosja próbuje dawać delikatne sygnały do Stanów Zjednoczonych, że może czas, żeby rozwiązać tą sytuację. Kosztem właśnie tego, że... w moim przekonaniu Rosja testuje teraz reakcję Trumpa. Dla władców Europy Kościół stawał się ważnym elementem administracji państwowej. Dzięki niemu mogli skutecznie czynić swoją wolę w królestwie. Zwieńczeniem tego sposobu myślenia było ograniczenie władzy papieskiej, którego dokonał cesarz Józef II w roku 1780, reformując Kościół w swoich austro-węgierskich posiadłościach. Tłumił ruch klasztorny, a odebrane środki przekazywał nowym parafiom, bo w tym modelu wiary nie było miejsca na kontemplację. Chrześcijaństwo miało cele praktyczne. Wspomagało rządy w dziele poprawy warunków życia ludu. Tak, dlatego wydaje mi się, że dla Rosji już to narzędzie w postaci Donbasu przestaje mieć aż takie znaczenie, jakie miało zaraz po Euromajdanie, kiedy ta euforia po zmianach, jakie dokonały się na Ukrainie. Przytłaczająca większość nie miała nic do powiedzenia w sprawach korony. Nie liczyła się również w intelektualnych sporach wolnomyślicieli. Życie toczyło się z dnia na dzień, a jego nieodłącznym elementem było to, co inni nazywali przesądami i głupimi wierzeniami. Nadawały one barwę i sens trudnej codzienności. No i tu oczywiście wchodzimy już na układankę, gdzie należy rozłożyć mapę całego świata, bo mamy i Bliski Wschód, i inne rejony, gdzie to interes... Józef II, cesarz Austrii i Świętego Cesarstwa Rzymskiego od roku 1765, był żarliwym katolikiem, zdecydowanym rozprawić się z problemami. Klasztory w całej Europie były enklawami bogactwa. Mnisi żyli w nich jak książęta. Józef rozwiązał przybytki modlitwy i kontemplacji. Utrzymały się tylko te, które prowadziły działalność edukacyjną. Oczywiście nie radził się papieża. Zakazano strojenia figur świętych w drogocenne szaty. W dużej mierze jest pytanie do nowej administracji Stanów Zjednoczonych, jak oni widzą rozwiązanie tego konfliktu i jak właśnie widzą w dalszą współpracę z Rosją. Czy widzą właśnie Rosję u boku, swojego boku właśnie w walce z terroryzmem na Bliskim Wschodzie? Zakazano całowania świętych obrazów i relikwii. Zależy im na utrzymaniu jednak... Zakazano stawiania więcej niż 14 świec wokół ołtarza. Małostkowa reforma goniła reformę, ale żadna z nich nie budziła zachwytu społeczeństwa. Na ile może sobie pozwolić czy agresywne działania tego państwa... Obecnie tylko papież ma prawo powoływać biskupów i arcybiskupów Kościoła katolickiego. Paliusz jest symbolem władzy duchowej, którą Ojciec Święty przekazuje poszczególnym kościołom. Tradycja zakładania paliusza nowym metropolitom sięga antyku. Za czasów cesarza Józefa był to pusty gest. Biskupów powoływał monarcha. Przekazuje różne komunikaty, które są często ze sobą
sobą sprzeczne. Na razie nie podjęto żadnych takich konkretnych działań, które mogłyby pokazać, w jakim kierunku te decyzje będą zmierzały. Mi się wydaje, że jest zbyt wcześnie, żeby oceniać to. Także myślę, że trzeba poczekać w najbliższych dniach. W owych czasach papiestwo nie mogło przeciwstawić się władzy cywilnej. Na nieszczęście dla Kościoła ostatnim papieżem XVIII wieku był Pius VI. Pod ołtarzem głównym Bazyliki Świętego Piotra w Grocie Papieży imponujący grobowiec Piusa VI zajmuje poczesne miejsce. Apostoł Piotrowy byłby zadowolony. Był monarchą na swoich włościach. Czy mógł powstrzymać Józefa II? Zupełnie inaczej na przykład wyglądały pewnego rodzaju ruchy. Przykład, doskonały przykład to jest to, co działo się. Pius VI przybył do Wiednia, by przekonać cesarza do zmiany zdania, ale poniósł klęskę. Powrócił do Rzymu z pustymi rękami. Podczas jego podróży na drogach Włoch, Austrii, południowych Niemiec gromadziły się tłumy w oczekiwaniu na błogosławieństwo. Zaczęli grać w podobny sposób. Była to w pewnym sensie zapowiedź przyszłości. Papież widział bowiem, że jego rzeczywistymi stronnikami nie są monarchowie i książęta, ale masy zwykłych katolików, dla których jego autorytet był gwarancją poczucia bezpieczeństwa w tym i w przyszłym życiu. Dużo bardziej klarownych komunikatów ze strony administracji Trumpa i myślę, że w dużej mierze liczyła na to, że podróż do Wiednia była bezowocna. Kościół pozostał swoistym ministerstwem spraw wewnętrznych, a jednak poprawiła Piusowi VI samopoczucie. Tylu ludzi dziwatowało na jego cześć i kłaniało mu się w pas. Choć brakowało mu środków, wydatki na bazylikę i Muzeum Watykańskie znacznie wzrosły. Papież podarował bazylice olbrzymi dzwon, przewrotny symbol tego głośnego, ale pustego pontyfikatu. Pierwsze dni przed nominacją, znaczy przed momentem przejęcia władzy, nie tuż po Donald Trump absolutnie królował w rosyjskiej telewizji, a był częściej bohaterem różnego rodzaju. Monarchę Francji czekała rewolucja. Lud się zbuntował. Społeczeństwo francuskie było głęboko podzielone na tych, którzy mieli wszystko i tych, którzy nie mieli nic. Władzę nad każdym obszarem życia dzierżyła arystokracja. Monarcha, przedstawiciele wielkich rodów oraz wyżsi duchowni pławili się w dostatku. Wszyscy biskupi byli zamożnymi arystokratami. Tymczasem jedna trzecia księży w parafiach z trudem wiązała koniec z końcem. Kiedy nad najuboższymi zawisła groźba kolejnych podatków, wybuchły niepokoje. Król musiał działać. Był rok 1789. Zwołał stany generalne. Przedstawicieli kleru, szlachty oraz stanu trzeciego, obejmującego 93% społeczeństwa. Obrady miały chaotyczny przebieg. W końcu większość przeniosła się tu, do sali do gry w piłkę. Mer Paryża, Sylvain Bailly, w otoczeniu 1200 uczestników zgromadzenia, w tym kleru, złożył przysięgę, że nie ustąpią, póki nie uchwalą nowej konstytucji. Był to koniec autonomii prawnej Kościoła Francji. 26 sierpnia zgromadzenie ogłosiło deklarację praw człowieka i obywatela. Wolność, równość i prawo własności stały się niezbywalne. Król miał zostać monarchą konstytucyjnym. Nie był już ponad prawem. W październiku zgromadzenie położyło kres ślubom zakonnym. W listopadzie cały majątek kościelny oddano na rabowie. Za każdy 1000 złotych wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 złotych na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Losy opactwa w Cluny to metafora losów Kościoła w dobie rewolucji. W 38 z 40 mnichów zdjęło habity i odeszło. Najwspanialszy klasztor średniowiecza spotkał straszliwy koniec. Zburzono go, a gruz sprzedano. W połowie czerwca mieszkańcy enklawy kościelnej w Avignonie wypowiedzieli papieżowi posłuszeństwo i poprosili o przyłączenie do Francji. Rewolucja zwyciężała na wszystkich frontach.
aby wziąć udział w kościele. Po raz kolejny zwróciła się przeciw kościołowi. Tym razem, by dokonać jego reformy. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas ogólnopolskim. W listopadzie uchwalono konstytucję cywilną klery. Jej przepisy były bezlitosne. Księża otrzymali status urzędników opłacanych przez państwo. Kapłanów i biskupów wybierali przedstawiciele ludu bez porozumienia z papieżem. W listopadzie zobowiązano wszystkich duchownych do złożenia przysięgi na wierność państwu. Wobec pogwałcenia praw kościoła kler zwrócił się do Rzymu. Księża i biskupi błagali o pomoc. Pius VI milczał. To była przełomowa chwila. We Francji narodził się kościół państwowy. Po zniesieniu monarchii i straceniu rodziny królewskiej nie było odwrotu. Taki powinien być magnes. Bezradny Pius uznał, że protesty są bezcelowe. Widzę, że nadciągają straszliwe nieszczęścia, ale nie mam nic do powiedzenia. Nieszczęść nie brakowało. Zaczęły się rządy terroru. Księża, którzy odmówili złożenia przysięgi, podzielili los króla. W ogniskach płonęły kukły papieża. Napadano na klasztory i gwałcono zakonnice. W kościołach urządzano maskarady. Niszczono święte budowle. Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi! W obawie o życie 40 tysięcy duchownych opuściło kraj. Rewolucja zwróciła się przeciwko chrześcijaństwu. Codziennie o 21. Na polach marsowych w Paryżu urządzono wielkie święto Istoty Najwyższej, której kult miał zastąpić dawną wiarę. Jego celem było zniesienie chrześcijaństwa oraz kształtowanie postaw obywatelskich i moralności republikańskiej. Dawną wiarę zastąpiły pogańskie obrzędy płodności. Księży zmuszano do małżeństwa, biskupów do udzielania im ślubów. W Paryżu wiara umierała. Trwała jednak w Rzymie. Tu okrucieństwa we Francji sprawiły, że lud zwrócił się przeciwko ideałom rewolucji. Niech żyje wiara katolicka, niech żyje papież. Takie okrzyki niosły się echem przez plac Świętego Piotra. Francja wypowiedziała wojnę Europie. Jej armia wkroczyła na ziemię austriackie na północy Włoch. Zwyciężyła. Przewodził jej Napoleon Bonaparte. Młody generał rewolucji wkroczył wreszcie do Włoch. Jego niepokonane oddziały maszerowały na południe, wywierając głęboki wpływ na kraj i na papiestwo. On nie został przyjęty na poprzednim posiedzeniu rządu. Triumf Francji zmusił papieża do upokarzających ustępstw, ale to nie wystarczyło. Śmierć młodego francuskiego generała w Rzymie dała pretekst do wkroczenia wojsk napoleońskich. Uwagi, które się pojawiały, zostały wprowadzone. Plany wicepremiera Mateusza Morawieckiego znane pod oficjalną nazwą strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rzym stał się republiką. Francuzi stanęli u papieskich wrót. Pius był przerażony. Na placu Świętego Piotra wzniesiono pogański ołtarz. A także skuteczne państwo oraz instytucje gospodarcze. Dziś premier w ramach przeglądu resortów rozmawiała z ministrami rolnictwa i środowiska. Ogołocono pałace, galerie i świątynie. Skarby kościoła były łatwym łupem. Wydawało się, że do Rzymu powrócił Attila. Tym razem jednak nie było Leona Wielkiego, który stanąłby w obronie miasta. Wskaźniki PMI nie tylko w Polsce, ale zauważył, że naszych sąsiadów w Niemczech notują swoje wysokie w tej chwili stany. Armia rabowała wszystko. Złoto, renesansowe obrazy, bezcenne rękopisy z Biblioteki Watykańskiej. Inwestycji publicznych. W tej chwili
środki unijne mamy naprawdę bardzo silnie rozwijane. Zaledwie jednego dnia sztaby srebra i złota warte 15 milionów eskudów wywieziono z obrazami, gobelinami i klejnotami do Paryża. Do dziś Watykan stara się odzyskać swoje liczne skarby. Kiedy ogołocono Rzym, władze francuskie nakazały papieżowi opuścić miasto w ciągu 3 dni. Prosił, by mu pozwolono dokonać żywota w Rzymie. Oficer francuski odpowiedział, że wszędzie umiera się jednakowo. Papież miał 80 lat. Był słaby i śmiertelnie chory, kiedy wsiadał do czekającego powozu. Najświętszy sakrament ukrył w naszyjniku. Jeden drugiego okradał, grabił. System barbarzyński. I ci, także. Nie wolno było dużo nas zbierać. Jachwę proponował Żydom. Jak jecie, to nazbierajcie tej manny. Pod osłoną ciemności następcę Piotra wyrwano z serca Rzymu. Był to akt świętokradztwa. Nie wiem. Wnioskodawcy narysowali na mapie jednostkę terytorialną, która jest w wielkości Moskwy. Tak jak Mareczek, na przykład. Wystarczy, że zdarzycie Państwo te cyfry przykład, z jednostkami terytorialnymi, jakie funkcjonują. Zmarł we Francji jako jedyny. Miejscowy kler, posłuszny rewolucji, odmówił mu chrześcijańskiego pochówku. Był papieżem ponad 24 lata. W oczach wiernych zmarł śmiercią męczeńską. To wyrównało jego rachunki. Był próżnym światowcem. Co gorsza, był słaby i niezdolny do podejmowania decyzji. Pozwolił monarchom Europy ograbić kościół, a we Francji niemal go unicestwić. Napoleon musiał teraz stawić czoło innemu przeciwnikowi. Bez konsultacji są całkowicie bezzasadne, bo jesteśmy dopiero na etapie zgłoszenia projektu ustaw. Zwracam uwagę, że tak na dobrą sprawę najbardziej oburzające jest to, że państwo ważnym projektem, a kwestia ustroju metropolitalnego... Pius VII był przychylny rewolucji, ale nieujęty. Ilekroć kościołowi groziło nieszczęście. Cesarz w Wiedniu chciał, by dziedzic Piotrowy był przeciwnikiem Francji. Liczył przy tym, że państwo kościelne przypadnie cesarstwu. Doświadczenie nauczyło Napoleona, że lud potrzebuje religii. Papież był dla niego kartą przetargową. Które miałyby się znaleźć w metropolii warszawskiej. 5 czerwca 1800 roku Napoleon wygłosił zadziwiające przemówienie do duchownych Mediolanu. Jestem przekonany, że tylko wiara katolicka uszczęśliwi społeczeństwo i da podstawy dobrym rządom. Będę jej zawsze bronić. Prywatnie powiedział podobno, przekażcie papieżowi, że chcę mu dać w prezencie 30 milionów Francuzów. Jednak o układ z Piusem VII nie było łatwo. Negocjacje trwały 8 miesięcy. Napoleon miał nawet zagrozić, że zostanie kalwinistą i pociągnie za sobą Europę. W końcu jednak podpisano konkordat, który uznawał wyjątkowość wiary katolickiej jako wyznania większości obywateli Francji. Pierwszy konsul miał powoływać nowych biskupów, ale władzę duchową dawał im papież. Konkordat zmienił stosunki papieża z Francją. Im dłużej pozostajemy bez pracy, tym częściej zaczynają się różnego rodzaju nasze problemy, czy to o charakterze psychicznym, czy to o charakterze zdrowotnym, związane z wycofaniem, brakiem pewności siebie, utratą kompetencji, często utratą kwalifikacji, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaka jest dziś, gdzie te zmiany na rynku pracy i potrzeby pracodawców... Przede wszystkim papiestwo znów wróciło do gry. W roku 1799 Pius VI zmarł jako więzień we Francji, nazywano go ostatnim papieżem. Zakładano, że po rewolucji ateistycznej papież już nie będzie. Stali się zbędni, nie nowocześni. Konkordat jednak uczynił z papiestwa potężną machinę, która zmieniła cały kościół francuski. Papież mógł usuwać biskupów i mianować ich następców. W pewnych sferach życia sprawował niepodzielną władzę i nawet ateiści musieli uzgadniać z nim swoje działania. Napoleon miał stwierdzić, że gdyby nie było papieża, należałoby go wynaleźć. Jeden z największych parkingów na przedmieściach stolicy Francji odwiedził Tomasz Majka.
szybko i gorzko pożałował zawarcia konkordatu. Jednak zanim to nastąpiło, pojednanie z papieżem przyniosło ogromne korzyści polityczne. Kiedy we Francji przywrócono wiarę katolicką, Rzesze uznały, że ten gest Napoleona zapewnił mu największą popularność. A tutaj prawdopodobnie we Francji, z tego co słyszałem, Napoleon zaprosił Piusa do Paryża. Chciałby papież ukoronował go na cesarza. Nieraz się zdarzy, że przejedzie policja w niektórym regionie, ale tu się policji nie widziałem w ogóle, żeby się kręciła. Już nazywano go pogardliwie kapeladem Napoleona. Stoi się tam, gdzie są ludzie. Czy ta koronacja pokryje go niesławą od Moskwy po Londyn? Także widzicie państwo, ciekawe rzeczy u nas. Ciekawe rzeczy. Przyjęło proszenie i wtedy zasłyszeli. Zając? Zjawił się w